Grzegorz Skrzecz, Smierć Bokser. Po zakończeniu został gwiazda kina. Grzegorz Skrzecz przyszedł na świat 25 sierpnia 1957 roku w Warszawie jako jeden z dwóch braci bliźniaków. Już w bardzo młodym wieku zaczęli interesować się sportem. Został zawodnikiem sekcji bokserskiej klubu Gwardia Warszawa, w której walczył w wadze ciężkiej. W 1980 roku reprezentował Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Skrzecz dotarł do ćwierćfinału, w którym przegrał przez nokaut w 3 rundzie z reprezentantem Kuby, Teofilo Stevensonem. W kolejnych latach bokser odnosił sukces za sukcesem. W 1982 roku podczas Mistrzostw Świata w Monachium sięgnął po brązowy medal. Również w Mistrzostwach Europy w Warnie zajął 3 lokate. Na krajowym podwórku także odnosił wspaniale sukcesy. 5-krotnie zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski. 3-krotnie wywalczył z lotu drużynowo z Gwardia Warszawa. Grzegorz Skrzecz lacznie stoczył w ringu 236 walk, z czego 204 zwyciężył. Miał na swoim koncie 1 remis i 31 porażek. Jego brat Paweł również poświecił się boksowi. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie wywalczył srebrny medal. Jego styl charakteryzował się dobrym wyszkoleniem technicznym. Dysponował nieznośną dla rywali lekkością ruchów. A był przecież zawodnikiem Błagi Cieskiej wspominał umiejętności Skrzecza, Piotr Jagiello w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Po zakończeniu kariery sportowej Grzegorz Skrzecz otworzył własny biznes. Emerytowany bokser prowadził firmę ochroniarską. Z jego usług korzystali również znane osobistości. Zapewniał bezpieczeństwo koronowanym globom. Nigdy jednak całkowicie nie zrezygnował ze sportu. Wciąż prowadził zajęcia bokserskie z dziećmi w Legionowie oraz na warszawskiej Białolece. W 2012 roku został prezesem warszawskiego klubu piłkarskiego GKP Targówek. Informacja o śmierci Grzegorza Skrzecza trafiła do mediów za pośrednictwem dziennikarza Andrzej Kostyra. Póki co, nie wiadomo, co było przyczyną śmierci boksera. Odejście wybitnego sportowca to ogromna strata dla polskiego środowiska bokserskiego. W wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce, Piotr Jagiello, komentator TVP Sport, podzielił się wspomnieniami z rozmów z Grzegorzem Skrzeczem. Pamiętam rozmowę z nim sprzed 9 lat. Wspominał jeden z pojedynków Muhammada Alego. Powiedział, że takich bohaterów już nie ma. Chyba że sam wznowiłby karierę, opowiadał Jagiello w wywiadzie dla WP. Skrzecz był uwielbiany przez kibiców oraz swoich wychowanków. Cechował go niesłabnący optymizm oraz wspaniały humor. Roztaczał wokół siebie przyjacielską aurę. Był niezwykle empatyczny i pozytywnie nastawiony do życia. Był królem żartów. Bił od niego ogromny entuzjazm. A rozmowy z nim były wielka frajda. Znalazłem dziś wywiad z nim sprzed 9 lat, w którym wspomina legendarny pojedynek Muhammada Alego z George'em Foremanem. Opowiadał. Ze takich bohaterów boksu już nie ma, chyba że sam zdecydowałby się na powrót. Puścił oko i uśmiechnął się, wspominał Grzegorza Skrzecza komentator TVP Sport. Oprócz niesamowitej kariery sportowej, bokser przez wiele lat występował w polskich filmach. Jego kreacje aktorskie w produkcjach takich jak Poranek Kojota, Chłopaki nie płacze czy E=MC2 Hoc Niewielkie. To jednak posiadaje status kultowych.